Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na plan tour po moim pokoju. Jak możecie zauważyć, znajduję się teraz przed moim tunelem foliowym, do którego sobie przejdziemy później. Plan jest taki, że najpierw pokażę Wam rośliny, które znajdują się przed tunelem foliowym, następnie wejdziemy sobie do tunelu foliowego, co tam znajduje się przy oknie na moim biurku i na sam koniec pójdziemy do sypialni, bo tam też troszeczkę roślin się zmieniło. Więc już bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co znajduje się tutaj przed wszystkim, a tego jest na serio sporo. Zmieńmy sobie teraz trochę perspektywę. Jak możecie zauważyć, tam znajduje się teraz jedyne okno, które oświetla te rośliny, a po prawej znajduje się mój tunel foliowy, który jest na serio sporych rozmiarów. Przejdźmy sobie teraz od samego początku i tutaj możecie zauważyć sansevieria, która stoi daleko od światła, ale jakoś sobie tutaj radzi. I przejdźmy już do kolejnych roślin, które tutaj się znajdują. Zmienię troszeczkę pozycję. O, także tutaj mamy pierwszą aglaonemę, którą kiedyś na festiwalu roślin kupiłem. Jakoś się ten najnowszy listek tutaj rozwija. O, a myślałem, że z niego nic nie będzie. Ale na razie sobie fajnie rośnie po przesadzeniu, tak samo jak ta druga aglaonema. Ją troszeczkę wyciągnę. Proszę. Cudne ma liście, to trzeba przyznać. Także po przesadzeniu też jakoś sobie daję radę. Są tutaj trzy sadzonki. I jeszcze jakaś begonia kiedyś w Biedronce kupiona. Na serio, begonie u mnie się nie trzymają jakoś niesamowicie dobrze. Dlatego zazwyczaj kupuję po prostu je w marketach, bo są tam najtańsze. Ale jakoś się teraz trzyma, także jest dobrze. I jeszcze nie miałem nawet osłonki na to, dlatego jest dalej w takiej. Jest tutaj zielona fitonia, która się kompletnie właśnie zlewa z tą osłonką. Coś będę tutaj musiał pomyśleć. Zaraz jeszcze na prawo jest Monstera Peru, która no, lata świetności miała, ma już za sobą, ale zastanawiam się, co z nią zrobić. Zaraz z prawej strony stoi sobie sama kulka z Zenzi. Bardzo często go na filmach widzicie i tutaj zaczyna wypuszczać mi nowego pędę świetnego. Dalej on jest w podłożu kokosowym, tylko także jakoś sobie radzi. Tutaj mamy za to Marantę Lemon Lime. Tak, zbyt dużo jest troszeczkę tych nazw. Marant dalej jest zostawiona tak, jak dosłownie ją kupiłem. Dalej jest w tym samym podłożu, czyli prawdopodobnie tylko i wyłącznie Terfia. Ale sobie jakoś radzi w tym miejscu, także niech sobie będzie. Co my tutaj dalej mamy? Karatę, którą bardzo często również na filmach widzicie. Tego Philodendrona giganteum, co ostatnio w filmie o wariegacjach się pojawił. To jest jego najnowszy liść, proszę. Jakieś tam małe wariegacje są widoczne. Nie wiem, przejść teraz może bardziej na lewo? No, przejdziemy bardziej na lewo. Także są liście monstery, a pod liśćmi monstery są jeszcze liście Philodendrona hodeibuono. Także ten Philodendron hodeibuono sobie w tym miejscu stoi. Proszę. O, po co przybliżać? Nie będę przybliżał, nie ma sensu. Tutaj jest jeszcze jeden jego liść. Także widzicie, jak on tutaj stoi. Nie da tego inaczej pokazać na serio. Także jest, ma trochę światła. Może najnowszego liścia tutaj wam pokażę, jak on wygląda. O, tego liścia monstery musiałbym usunąć, proszę. Tak wygląda najnowszy liść tego Philodendrona, ale kolejne są już w drodze. To co, przejdźmy dalej, co my tutaj mamy. Jakąś monsterę, tak, jakąś choję Kerry, która ma taki trochę splaszu na liściach i sobie gdzieś tam pęda puściła. Dalej. Mamy oczywiście Epipremnum Neon oraz jeszcze tutaj gdzieś powinno się znajdować, jest, o. Możecie zauważyć, to jest syngonium erythropylum. Może je troszeczkę wyciągnę. O. Także tak się ma syngonium erythropylum. Jeszcze. Także jest sporych rozmiarów nawet. No i sobie je tutaj odstawię, bo nie ma sensu, żeby
nie wiadomo gdzie stało, niż w tym miejscu, gdzie wcześniej było. Jak widzicie, ono sobie dosłownie stoi na ziemi. Nic jemu nie jest. Właśnie sobie tak, no dziwnie. Troszeczkę ma poniszczonych liści, z nie wiadomo jakiego powodu. Szkodników na tym syngonium w ogóle nie widzę. Już je ustawiłam tak, jak powinno być. A, bo musiałem się nim zająć. Tak, już jest ustawione tak, jak powinno być. A to syngonium przysłania też troszeczkę Philodendron gigantum, który znajduje się zaraz obok. Kolejna Monstera Peru, tylko że ta już jest dużo ładniejsza. Patrzcie, jaki nowy listek wychodzi. Świetnie to wygląda. A zaraz obok, nie pytajcie się skąd ten kramzyt. Nie wiem. Tutaj znajduje się mój migdałecznik morski. Zaraz obok niego kolejna strelica, która sobie nie radzi jakoś niesamowicie dobrze. I jeszcze tutaj, o, jest moja Alokasia Low Raider. Gdzieś między wszystkim ukryła się kolejna Hoya Kelly. Tutaj jest ten pen, który wcześniej był. Wszędzie będziecie tutaj gdzieś widzieć tę Raphidophora decursiva, która znajduje się również w tym miejscu. Proszę. Raphidophora decursiva. Ona sobie gdzieś tam biegnie. Tutaj są właśnie te dwa liście. A początek Raphidophora decursiva jest w tym miejscu. Tak. Tutaj oczywiście mogliście zauważyć moje April Plumnum Global Green, która sobie biegnie po podłodze. Jeszcze dalej biegnie. Także ona jest na serio duże. I ma ono spontaniczną wariegację. Teraz będziecie mogli pewnie bardzo ładnie to zobaczyć. Proszę. O. No naprawdę teraz ładnie widać to. Tutaj zaraz obok, jak już jestem, znajduje się jeszcze Pitaya. Zaraz pod Monsterom oraz Philodendronem Hozeibuono. A tutaj, o, tego listka by należało usunąć, tego też. Znajduje się jakiś Philodendron White Knight. Zaraz obok Philodendron Enjoy, który według mnie nie rośnie pięknie. Jakoś sobie tam rośnie, no ale ma troszeczkę problemy ze wzrostem. Tutaj chyba jest to, co zostało z Philodendrona Bobsy, tak. Ale widzę, że cię troszeczkę go przesuszyłem niestety. Czy do czegoś bym jeszcze tutaj przeszedł? No tak. Tutaj mamy Philodendrona Green Princess prawdopodobnie. Z bardzo dobrą widoczną wariegacją, gdzie oraz śladami po miodnikach i wszystkim innym. Tutaj jakaś Monstera, właśnie, to jest doniczka od Monstery, która po prostu rośnie wszędzie. Nawet nie wiem, gdzie ona tutaj nie rośnie, po prostu. Wszędzie można znaleźć. Za to to coś, co tutaj jest, tylko nie wiem, jak ja się musiałbym ustawić. O, to coś, proszę, rośnie z tej doniczki, gdzie też się zakorzeniła oczywiście Monstera, bo dlaczego nie? I to jest jakieś dziwidło. Tylko na serio nie wiem jakie. I to dziwidło sobie jak tutaj teraz fajnie rośnie. Za to po lewej stronie od tej Monstery znajduje się Raphidophora foraminifera. Nie rośnie sobie idealnie tutaj, bo nie ma niesamowicie dużej wilgotności, jak możecie zauważyć, ale jakieś tam nowe liście wypuszcza. Co my tutaj dalej mamy? To coś, to jest Monstera? Tak. To jest Monstera Pinnatipertita. Bardzo dawna sadzonka, którą po prostu obciąłem, zostawiłem sobie dół. Patrzcie, że tutaj zaczyna w końcu coś wychodzić. No i za tą Monsterą znajduje się moje nieszczęście, czyli paprotka, która w końcu zaczęła jakieś zielone liście puszczać, także jestem zadowolony z niej. W końcu. Bo przez zimę kompletnie podupadła na zdrowiu. Co my tutaj mamy? Oczywiście po lewej stronie to jest na festiwalu właśnie kiedyś kupiony jakiś Ripsalis. Nie pamiętam jaka to jest polska nazwa, ale o, patyczak, tak. Patyczak. Jak ja mogę polskiej nazwy nie kojarzyć? Zaraz obok mamy syngonium Mango Allusion, jakiegoś tam Philodendrona Florida Green, Philodendrona Moonlight oraz syngonium
Snow White? Nie, Snow White to jest co innego. To jest to białe takie syngonium z jakąś nazwą Pearl. Nazwę nie mogę teraz sobie przypomnieć nazwy. Tutaj na dole mamy fajnego filodendrona pnącego. A naprawdę w malutkich takich listkach, co my tutaj dalej mamy. To wam akurat wystawię po kolei. Tutaj mamy filodendrona Xanadu Gold. Proszę. Dalej sobie rośnie w tej doniczce, co zawsze rósł, około 11 cm. No i myślę, że teraz będzie dużo lepiej sobie rósł. Później mamy filodendrona Golden Vercellivici. O, proszę. A te maluszki ma u siebie, także będą dostępne, jeżeli chodzi o maluszki. Filodendrona Golden Vercellivici. Ale to dopiero w lipcu, patrzcie jak fajnie sobie rośnie. No. Fajny jest ten filodendron, naprawdę słodki. I filodendron, którego nie wyciągnę już niestety. Ale możecie zauważyć. Teraz go, o. I to będzie filodendron z Quamiferum, który tutaj ma chyba najnowszego liścia. Bo tutaj wszystko tak po prostu zamierza opanować. Bardzo mi się podoba to, że on jest taki bardziej kompaktowy, nie ma dużych międzywęźli. Ale też liście potrafią daleko sięgać, jeżeli chodzi o ogonki liściowe. No. I chyba to już jest wszystko, tak? Tak, no bo tutaj widzicie, jak on sobie rośnie. Jest tu, 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 tu i leci do góry. I będzie widać? O, i tutaj jest kolejny listek, będzie tam wychodził, a to jest najnowszy liść, tak. No. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o te moje rośliny w tym miejscu. Teraz możecie zauważyć z dala, jak to wszystko wygląda. O. Tu. Jeszcze pod monsterą są rośliny. O. I sobie rosną. I z tej strony tutaj też jest dużo roślin. I to wszystko jest tylko i wyłącznie przy tym jednym oknie. Tak. Teraz przechodzimy sobie do tego, co znajduje się w tunelu foliowym. A widzicie, że tutaj znajduje się na serio dużo. Wszystkiego. Dosłownie. Rośnie jest tutaj multum. Zmieniłem troszeczkę ustawienia nagrywania ze Steady Shot na, z Active na po prostu włączony. Także może troszeczkę bardziej trząść obrazem niestety. Ale żeby po prostu objąć ogrom tych roślin, musiałem to zrobić. Także no nic. Zastanawiam się w ogóle, od czego tutaj zacząć, bo tutaj jest tak dużo wszystkiego. Może zacznijmy po prostu od lewej strony i od samego przodu. Albo... O, tak, proszę. Tutaj możecie zaobserwować posadzone w mchu Anthurium crystallinum. Teraz tylko dobrze przełożyć rękę, bo potrzebuję teraz na lewą rękę przełożyć sobie kamerę. O, patrzcie, tak ono... Tak to crystallinum wygląda sobie. To jest multum sadzonek jakby, co? I dalej sobie rośnie ono tylko i wyłącznie w mchu. Ustawię je tak jak było. Nie wiem jak ten liść otrzymuje światło przez tą folię, ale dalej sobie rośnie. Co my tutaj mamy? Filodendron abentianum, który no przerósł wszystko. Przerósł siebie, także no... No nic, jest. Na razie z nim nic nie robiłem. Jest, sobie rośnie. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy filodendrona fibrosum. Tak, filodendrona fibrosum, proszę. Najnowszy listek jest mały, ale po prostu nie daje mu żadnej podpory, także no, rośnie jak rośnie. Gdzie byśmy sobie dalej teraz przeszli? Jak jesteśmy tutaj na dole, to nie będę jeszcze wstawał, tylko wam pokażę inne rośliny, które się tutaj znajdują. Tutaj pomiędzy tym wszystkim mam jedną, a z drugą palmę gdzieś zasadzoną i nie wiem, co to są za palmy. Tak, to jest druga palma. Za to to, co zasłaniało tą palmę, o, to jest Anthurium hookeri variegata. W takiej malutkiej doniczce taka piękna roślina sobie rośnie. Według mnie naprawdę to jest bardzo urocza roślina. Kiedyś zamawiałem ją z Holandii jako maluszka i naprawdę fajnie mi się teraz wywarwia. Ale za to, co się nie wydarwia tutaj, to coś to jest filodendron Paris Overda.
Widzicie jednego liścia ładnie wybarwionego. A tutaj już no... Zieleń poszła w ruch. Nie ma u mnie tutaj warunków na to. Przejdźmy teraz do tego, co znajduje się za tymi roślinami na dole. Tutaj po prostu znajduje się multum dziwnych roślin. Tam to coś. Tam gdzieś. To będą Solanum Muranum. Kolejne krystalinum jakieś tutaj się znajduje. Jakbym tam dalej wszedł, widzicie na pewno Philodendrona King Princess. O. Tam te różowe ciapy to jest Philodendron King Princess. Nie wiem, jak mam się tam dostać. Może z tej strony by wejść? O. Tamto coś to jest Philodendron Pink Princess, możecie zaobserwować. Jak jestem już tutaj, to jest Philodendron Species Pearl, którego po prostu obciąłem. Jakieś nowe liście teraz zaczął mi w końcu wypuszczać. Także będzie miał czas i miejsce teraz do wzrostu. Tutaj dziwnie sobie rośnie Monstera Andersonia Indonesian Marble, która naprawdę ma bardzo mało wariegacji, także chyba to mogę wam pokazać po prostu, jako przykład wariegacji na tym. A to coś, no to jest ta właśnie alokazja wielka, Golden Lutea. Jak jesteśmy znowu na dole, to ja się jeszcze tam bardziej wygnę i postaram się wejść tutaj. Mamy za to dużo Raphidophora minifer, tam rośnie sobie na samym końcu Philodendron, tak, Philodendron Moonlight. Philodendron Moonlight. Jak ma się tyle roślin, to naprawdę czasami ciężko wszystkie nazwy spamiętać. I to, co tutaj widzicie, to jest Monstera Adansonii Variegata, tylko ją wam pokażę już od góry, jak przejdziemy, a to jest po prostu jedoniczka. Tam za to gdzieś sobie rośnie Monstera Dubia. Zobaczymy, jak się dalej będzie spinać. Przejdziemy później już do tego. Także ja muszę trochę kamerę przestawić i przejdźmy do tego, co znajduje się po lewej stronie. A tutaj mamy właśnie moje Jomantę, kryczynowe variegate. O! Piękna jest. Naprawdę mi się podoba. Także ona sobie tutaj rośnie. Zaraz obok dwóch Philodendronów Moonlight. Jakiegoś Anthurium, które już poszło na straty. Co my tutaj mamy? Kolejny Philodendron Moonlight, Philodendron Mexicanum prawdopodobnie, a tamten Philodendron, co się znajduje w tym miejscu, nie będę go wyciągał, ale mogę wam pokazać liścia. To jest Philodendron Campostanatum. I w tym miejscu znajduje się jeszcze jakiś Philodendron Wing of Fire. Zobaczmy, czy go dam radę wyciągnąć. O. Może ten jest słabo wybarwiony. Mocniej wybarwionego później wam pokażę. Także ten Philodendron sobie tutaj ląduje dalej. I przejdźmy teraz jeszcze wzwyż. O. Co my tutaj mamy? To jest Anthurium Violorynum. Przepraszam, jeżeli nazwę kompletnie przekręciłem, ale nie pamiętam, jakie jemu się powinno czytać. Proszę. Jest ono posadzone w doniczce 12 i sobie jakoś fajnie tutaj rośnie. Zaraz obok znajduje się w tej wielkiej donicy Philodendron Neopii. A tam możecie zaobserwować również liście Philodendrona Plaumanii. Także to jest mój Neopii. Piękny, no. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak go przesadzałem. To jest też kolejny liść. Jest już naprawdę duży. A to... Jest to Anthurium, co ostatnio sprowadzałem w mchu. I patrzcie, że ten mech sobie normalnie rośnie tutaj, o. To Anthurium przyjechało do mnie z Holandii? Tak. Superobe.nl jest sprowadzałem i to jest Anthurium o poskręcanych kwiatach, co ma. Ten liść jest taki, no, najnowszy wtedy w transporcie, się minimalnie uszkodził, ale patrzcie, że tutaj już nowy listek rośnie. O. Tylko proszę fokus. Myślę, że teraz możecie go fajnie zaobserwować. Tylko nie pamiętam, jak dokładnie to Anthurium się nazywało. Wendlergeri? Coś w ten deseń powinno się to Anthurium nazywać. Także już sobie odstawię to. Jakbyście się zastanawiali, co jest w tym pojemniku, to tam jest tylko i wyłącznie mech, dosłownie.
tam jest tylko i wyłącznie mech, który sobie rośnie. I teraz już tak okrężną drogą przejdę do tego, o, że tutaj znalazłem miejsce na moją alokację Pink Dragon Variegatę. I że w końcu tą wariegację można ładnie obserwować. Nie musi się przecież schylać i tak dalej. Naprawdę fajnie sobie tutaj, mam nadzieję, będzie ta alokacja Pink Dragon rosła w mchu. Nie przesadzam jej. Także niech sobie dalej jest. Co my tutaj dalej mamy? No, jak ja bym mógł pominąć Anthurium Varroquinum, który jest po prostu, no... No nie da się go przejść obojętnie obok tego Anthurium. Jak wam pokażę bardziej z bliska, jak te liście wyglądają. O, to jest... To są dwa liście, jeden ze starszych. To jest średnio stary liść Anthurium, który niestety uległ uszkodzeniu. I on sobie tam na dół rośnie. Teraz muszę się złapać po prostu tunelu, żeby się wychylić. A to jest najnowszy liść Anthurium. No, cudowny. Piękny. I mam nadzieję, że ono dalej sobie będzie tutaj rosło. Okej. Widzicie, że jest podpisane i mech też rośnie. A to, co znajduje się po lewej stronie od Anthurium Varroquinum, to będzie Anthurium Reflexi Nervum, które sobie tam wypuszcza. Mam nadzieję, że możecie po lewej stronie zaobserwować. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj mamy Syngonium Pink Spot, sobie rośnie w mchu. Naprawdę cudowne jest to Syngonium. I Anthurium Barreanum. Po lewej stronie za to Philodendron Green Saw. Nie mylić z Philodendronem Narrow i z innymi odmianami. Za to to coś, ja muszę się znowu wydostać. To jest Raphidophora Barkeri najprawdopodobniej. Możecie zaobserwować, że no, cudne ma te wycięcia i świetnie tutaj rośnie. I za chwilę skończy jej się już podpora i będę ją musiał gdzieś przenieść. Jakoś inaczej uciąć i ona sobie na serio dużo miejsca tutaj zajmuje. I tak jak wam mówiłem, przejdźmy do tych monster, które tutaj się znajdują. A mamy tutaj monster Adansonii Variegatę. O! Naprawdę cudowna jest wariegacja na akurat dokładnie tej monsterze, no. Taka wariegacja mi się na serio najbardziej podoba. Tutaj mamy za to monster Indonesian Marble. No, mają jeszcze sporo tutaj do przejścia te monstery, co nie? Co my tutaj dalej mamy? To jest właśnie monster Adubia, a to coś, tu i jeszcze bardziej tu. Mam nadzieję, że cokolwiek możecie zauważyć, że światło nie razi nie wiadomo jak. Jak w ogóle to tutaj rośnie. Jak pobiera wodę z powietrza. To coś to jest Raphidophora crucali. Nie pytaj ta się mnie, jak to rośnie i dlaczego jeszcze tego nie obciąłem. Ja sam nie wiem. Widzicie, że ma dużo uszkodzeń. Nie wiem, co z tym zrobić. Na serio zastanawiam się, co z tym zrobić. Ale z zastanawiania się na pewno coś wyjdzie. Bo tutaj miała koniec w ogóle swojej podpory ta Raphidophora i gdzieś tam nadal jest jej doniczka. Ja jej na razie nie tykam, niech sobie rośnie. Za to, co mi się tutaj bardzo podoba. O, przejdźmy tu. To jest Raphidophora też. Hai, o, tak. Ma tutaj doniczkę małą, ma deskę i będzie sobie tutaj na serio dużo rosła. Ale przybliżenie i oddalenie już mnie kręgosłup bawi. No nic. Zobaczmy, co my tutaj dalej mamy. A ja muszę się nagimnastykować, żeby tutaj dokładnie po prostu nie pouszkadzać żadnych roślin i wam pokazać, gdzie co się znajduje. To coś, to na pewno poznajecie, że to jest piękna monstera Deliciosa Variegata. No czyż te variegacje nie są cudowne? Ona na serio szybko mi rośnie, dużo liści wypuszcza. Tutaj jest kolejny liść. Tak no, no piękna. Uwielbiam po prostu tę roślinę, nie żałuję w ogóle jej zakupu. To co jest tutaj, to jest mój Philodendron Tenue. Nie, to nie jest ten Philodendron Tenue, dlaczego ja powiedziałem Tenue? Nie wiem, dlaczego ja powiedziałem, że to jest Philodendron Tenue. Poczekajcie chwilę, jak on się nazywał? Sprawdziłem, jak ten Philodendron się nazywał i ten Philodendron to jest Philodendron Furcatum. Tak, to jest Philodendron Furcatum. A tutaj po lewej stronie możecie zaobserwować jakieś Epipennum pinnatum, które sobie rośnie dziko. Gdzieś tam na dole pewnie jego doniczka jest. To coś tu. To jest moja piękna alokacja Dragon Scale. No,
ogromniaste liście mi tutaj wypuszcza. A dalej w podłożu produkcyjnym ona jest w tej samej doniczce, co była. Co my tutaj mamy poniżej? Kolejną Aphidophora minifera, na pewno. A to tutaj, to jest ustawiona moja begonia... to jest ustawiona moja begonia... pawonina. Naprawdę, ja dalej się zastanawiam, jak ja te wszystkie nazwy spamiętuję, ale tak, to jest moja begonia pawonina, która kwitnie sobie, jak możecie zauważyć. Te ma naprawdę fajne niebieskie tutaj, w końcu się świetnie mienią te liście, a przynajmniej ja to widzę. Jest ustawione raczej w cieniu, tutaj, także ma idealne warunki po prostu do wzrostu zapewnione. Troszeczkę jej te liście się poprzestawiały, dlatego że no... Co mogę wam powiedzieć? Ta begonia miała przez krótki okres naprawdę mało wilgotne powietrze, także liście zwiotczały. Teraz się one naprostowały. No i trzeba też je tutaj teraz dobrze poustawiać, żeby one nie wiadomo gdzie tam nie spadały. Ok, liście ponaprostowane. Myślę, że niebieski cochę zauważyliście, że tutaj się znajduje. I przejdźmy do, no, tego. Patrzcie, jaka jest wielka moja lokazja Jacqueline. Przyłożę sobie rękę tutaj, no. No cudowna jest ta lokazja Jacqueline. Nie może dwa liście, tylko no to ona jest na serio cudowna. Co my tutaj dalej mamy? To jest mój filodendron. Mam nadzieję, że podstawka nie spadnie i się przyssała, fajnie. To jest filodendron Pink Princess. On naprawdę cudownej wariegacji, dlatego sobie jego tutaj trzymam w tym miejscu. A mówiłam, żeby podstawka mi nie spadła. No to właśnie spadła. Także to jest filodendron Pink Princess, naprawdę cudowny. I jego sobie tutaj odstawię. O, bo on sobie właśnie zaraz obok tej begonii, Flamingo Soul. No, ta begonia, no to się nie da po prostu. Widzicie, jaka to jest wielkość tej begonii. No ogromna jest ta begonia i ciągle coraz to nowsze liście wypuszcza i jeszcze zaczyna kwitnąć, no. Tutaj jakieś listki troszeczkę uszkodzone, ale tym się nie przejmujmy. Widzicie, jak korzenie tutaj w ogóle wyglądają. No multum tego jest wszystkiego, no a sama begonia ogromniasta, bo to jest doniczka 17. Chyba 17, może nawet trochę większa. Ale wydaje mi się, że 17 tutaj dawałem do tego. Dobrze, to już tutaj sobie przestawiam. O! Tu to, tu to. Także jest już ustawione tak, jak powinno być. Ta begonia sobie normalnie tutaj stoi, obok tego filodendrona. Za to pod spodem ukrywa się Anthurium Species Strap. Proszę. Naprawdę cudowne Anthurium o takich podłużnych liściach, którego korzenie po prostu rosną tak, jakby chciały, a nie mogły. No patrzcie, gdzie ten korzeń jedzie. No jakaś paprotka się tutaj zasiała, ale nie przejmujmy się tym. Patrzcie na to piękne Anthurium. Jeszcze inne Anthurium, które tak ładnie wygląda tutaj, to jest moje Anthurium Palidiflorum. O, proszę. To jest moje Anthurium Palidiflorum, którego no, korzenie też we wszystkie strony jadą. A tak wygląda w całej okazałości Anthurium Palidiflorum. Proszę. No, cudowne jest. Tak jak wam mówiłem, tutaj znajduje się jeszcze moja druga roślinka, jeżeli chodzi o Ring of Fire. I to jest ta. No czyż cudowna nie jest? No jest na pewno ładniejsza niż tamta. I tutaj jeszcze troszeczkę Aphidophora Tetraspermy się znajduje, tak. No i to są wszystkie rośliny już tutaj na najwyższej półce. Muszę wyjść z tego. A. Tą podstawkę sobie od razu położę pod filodendronem. No poskładła mi na moją nogę dosłownie. Ok. Jest. Trzyma się. Trzyma się. Przejdźmy już do ostatnich roślin, które się tutaj znajdują. Tutaj znajduje się Syngonium Milk Confetti, tam z tyłu. Ta lokacja, no to wam już pokazywałem. Kolejne Syngonium, Pink Spot. Zobaczmy, będzie tutaj Pink Spot pokazany fajnie? Poprosiłbym o fokus, o.
Dużo tutaj sadzonek Pink Spotu jest. Oczywiście Philodendron White Wizard, White Knight. Bliet jej sobie też tutaj rośnie mój. Na Bliet jej, patrzcie, to jest jego korzeń tutaj jeden i on sobie tam, no dynda dosłownie. Także to jest mój Philodendron Bliet jej. Co my tam dalej mamy? To jest Philodendron Corrugatum, o, który w końcu zaczyna wypuszczać stożek wzrostu. Tak wygląda mój syngonium Layla. Troszeczkę przybrudzone ziemią. Także będę je musiał sobie niedługo wyczyścić, raz pousuwać też stare liście. Pokazuję wam po prostu to wszystko dosłownie tak jak teraz u mnie rośnie. No, ale patrzcie jakie gęste i jak dużo tego wszystkiego tutaj jest. Także ja je sobie odstawię. To syngonium Layla. Nie pamiętam czy ono ma też inną nazwę, ale ono sobie normalnie w tym miejscu stoi. A to coś, to jest jakieś, kiedyś mi się kaladium spodobało. No i dalej mi się to kaladium podoba, tylko chciałbym, żeby ładniej rosło, ale no, spójrzcie na liście tego kaladium. O, czyż one nie są cudowne? To jest jakiś starszy liść, ale te najnowsze liście, no, są piękne. Także to kaladium mi się bardzo podoba i dalej ono sobie w tym miejscu będzie rosło. O. I jeszcze jakaś Chorotundifera tutaj sobie malutka jest. Co my tutaj dalej? Troszeczkę mi anturium przeszkadza, ale to nic. To coś, to jest Philodendron Pink Princess kolejny. To jest naprawdę gęstą sadzonką, no ale słabo wybarwioną. Jakieś tam kolejne Brantianum rośnie. A to tutaj, to jest no dowód na to, że roślina nie musi być pięknie wybarwiona, jeżeli chodzi o tę monsterę, żeby później miała piękne liście. O, bo tak na początku wyglądały liście tej monstery, a teraz spójrzcie na to, jak one wyglądają. O, to są najnowsze dwa liście. No cudownie to po prostu wygląda. Także ja ją sobie odstawiam, niech ona tutaj dalej sobie rośnie. I ostatnią rośliną, którą tutaj mamy, no to jest syngonium Red Spot, które no jest ogromniache z te tutaj. Ono jest dalej w rączce 15 cm, proszę. I tam woda teraz kapie. I ona jest na serio, serio gęsta. Piękna. Także ja je sobie odstawiam tutaj, gdzie stało sobie. I ten filodendron to jest jakiś filodendron, który po prostu sobie rośnie. Dosłownie. I nie wiadomo, co to jest za filodendron. Także to by było już na tyle, jeżeli chodzi o mój cały tunel foliowy. A widzicie, że tego no jest na serio sporo, jeżeli chodzi o zajmowanie się tymi roślinami. Także przejdźmy już teraz do tego, co znajduje się na moim biurku. Jak widzicie, mają tutaj multum światła te rośliny, choć jest to okno północne. To jest tutaj na serio dużo światła. I zacznijmy sobie od tego. Oto. Tak, chciałam powiedzieć filodendron, ale to jest przecież fikus. Bo to jest fikus Siwynia Moonshine. Patrzcie, jaki najnowszy liść tutaj wychodzi. Ale w końcu fajnie zaczął się tutaj wybarwiać nawet. No. Także troszeczkę liści stracił przez zimę, ale nowe liście będą teraz rosły. Tutaj na dole są dwa moje fajne stolczyki. Tutaj możecie sobie zobaczyć nazwę, jak one się nazywają. O, to jest nazwa. To jest nazwa, tak dokładnie kwitną. I naprawdę one mi kwitną, same z siebie też mi kwitną, także kwitły już jakieś kilka miesięcy temu zimę. Zobaczymy, czy za niedługo też będą kwitły. To jest mój piękny Philodendron Cream Splash, który no w końcu zaczął mieć trochę tego kremu. On znajduje się naprawdę dłużej donicy, no bo ta donica ma chyba 20 cm średnicy, także ten Philodendron jest na serio sporych rozmiarów. Jak widzicie, zdarzają się też takie liście. Ale tutaj mamy na przykład bardzo fajny przykład Cream Splash. Tylko proszę, fokus ładny. O. Tutaj jest fajny fokus. Także ten filodendron sobie został przestawiony w ogóle z innego miejsca, bo wcześniej gdzieś indziej rósł. No tutaj naprawdę teraz fajnie dużo miejsca na wzrost, teraz dużo miejsca, żeby pędy swoje puszczać, ma dużo lepszy dostęp do światła. Także mam nadzieję, że dużo lepiej teraz też będzie się wybarwiać. Może bym wam tutaj pokazał, jak jeszcze się on wybarwia. O. Pięknie.
Nie mogło zapewnić oczywiście mojego Syngonium Pixie, które widzicie, tutaj ma większość pędów, a i tak wszystkie zostały przeniesione do doniczki, która znajduje się zaraz po lewej stronie, dlatego że samą doniczkę przeważało i ta doniczka też stoi na taśmie klejącej. Tak, taka prowizorka, która już trwa kilka miesięcy, bo nie chce mi się przesadzać tego Syngonium Pixie. Po lewej stronie od tego Syngonium jest mój skrzydłokwiat. Na serio, rozrósł się niesamowicie i kwitnie. Nie wiem, nigdy skrzydłokwiat mi nie kwitły. Ten będzie, postanowił, że będzie kwitł i naprawdę dużo tego ma teraz. No i nie mogło zabraknąć oczywiście Syngonium Confetti. Milk Confetti dokładnie. Także to Syngonium też się tutaj znajduje. Po lewej stronie też dużo miejsca ma w malusieńkiej doniczce, ale dużo miejsca ma na rozrost. Będę je za niedługo musiał przesadzić. I ostatnie, co się tutaj znajduje, a prawie zapomniałem o tym, to jest Syngonium... O! To jest Syngonium z białą wariegacją po prostu. Syngonium pod opylą wariegata. I to Syngonium musiało zostać obcięte, bo nie fajnie rosło. Także na zero je obciąłem i teraz będzie sobie powoli odbijać. Za dwa miesiące powinno już naprawdę fajnie wyglądać. I to są wszystkie rośliny, które znajdują się na moim biurku. To niedawno pewnie widzieliście, no bo to jest moje akurat terrarium właśnie, które znajduje się w sypialni. Dużo fajnych roślinek tutaj jest. Także jeżeli coś, to zapraszam Was na ostatni film, który pojawił się na kanale, gdzie po prostu przerabiałem tutaj i wyciągałem begonię pawoninę. A teraz przejdźmy do tego, co się znajduje tu, bo tutaj znajduje się na serio bardzo dużo roślin. O, multum tego jest. To jest jakaś Monstera deliciosa, która no, widzicie jak się płoży. Ale liście fajne puszcza. Naprawdę. Podoba mi się, także na razie jest. Tutaj oczywiście jest Philodendron Malay Gold. I przejdę sobie teraz na sam przód tego i od góry będziemy lecieć. Co my tutaj mamy? To jest jakaś alokacja Pultodora, która no... nie rośnie sobie najlepiej, ale jest. Oczywiście alokacja Sarian też tutaj się znajduje. Stefania Erecta tam z tyłu, też kiedyś bardzo fajna roślina. W końcu zaczęła puszczać nowe liście. Kupiłem ją kiedyś na festiwal roślin. Ta peperomia, może pamiętacie ją, kiedy kupiłem i ona na serio kwitnie jeszcze. Tak, to są kwiaty tej peperomii. Jeżeli chodzi za to o kaktusy, to ja na serio nie wiem, co to jest. I ta alokazja zaczęła się w końcu budzić, też ją znalazłem ostatnio. Jakieś liście puszcza, ale nie wiem dosłownie, co to jest za alokazja. Naprawdę. Nie wiem, znalazłem ją ostatnio. Nie wiem, gdzie się skryła. W końcu zaczęła się po zimie budzić, także zobaczymy, co z niej teraz będzie. Co my tutaj mamy? To, co ten prześwietlony Skiandapsus, który tutaj jest, no, jest akurat 14, to jest okno zachodnie, także... Ten sobie Skiandapsus tutaj na serio nisko rośnie i on się mocno położy. Mamy oczywiście grudnika, który teoretycznie powinien być wyżej, ale rośnie sobie tu. Kolejny Syngonium Mango Allusion, Syngonium... Teraz, żeby nie przekręcić, to jest chyba Syngonium White Butterfly, tak. To będzie Syngonium White Butterfly, a to będzie Syngonium Red Arrow. Mango Allusion, White Butterfly, Red Arrow. Proszę. Także to są moje dwie półki, które tutaj się znajdują z roślinami. I teraz przejdźmy jeszcze niżej. Między właśnie półkami, a jeszcze moim Malay Gold, który naprawdę jest już sporych rozmiarów, tam od samej podłogi, znajduje się jakiś Cissus Dracena, która chyba zmieniła nazwę w ogóle. Oczywiście zielony Philodendron pnący, alokacja kurkulata w tym miejscu znalazła swoje miejsce, Lipsalis i jeszcze Syngonium Wendlandii, które naprawdę już mocno wychodzi z tej doniczki, a jest ogromniaste. No. Tutaj na dole mamy dwie sadzonki Philodendrona Prince of Orange, tak. To jest Philodendron Prince of Orange. Patrzcie, jakie nowe liście wychodzą. No, cudowne są. Tutaj jest tutaj jest roślina, która ma trzy sadzonki w sobie, a tutaj jest roślina z jedną sadzonką i też nowy listek wychodzi. No, cudownie to wygląda. Ja się muszę stąd teraz wydostać. O!
że jeszcze wam raz pokażę, jak ten Philodendron Prince of Orange sobie tutaj rośnie i że naprawdę fajnego liścia teraz wypuszcza i tak samo te będą teraz wypuszczały liście piękne. To jest moje Syngonium Christmas, które zastanawiam się, czy nie powinienem go ściąć też na zero. I Philodendron Pink Birkin, który no... tego liścia ma naprawdę ciekawego. Takiego jeszcze nie widziałem, tylko pod światło go naprawdę ciężko widać. Zastanawiam się, jakby wam go pokazać, ale ten liść jest naprawdę ciekawy, szczególnie jak się go przemyje wodą, bo na sobie ma dużo różu, ale ten róż jest ukryty. Ten róż jest akurat widoczny. Wygląda, jakby był zakurzony ten liść, ale on dosłownie nie jest zakurzony, on tak wygląda. To jest jakiś nowy nabytek, jakaś choja. No, duża jest, muszę przyznać, fajna. Zobaczymy, jak sobie będzie rosła. Tutaj po lewej stronie możecie zauważyć naprawdę już wielką moją grafidoforę. Teraz pełne i jeszcze z tej strony, no, cudo moje piękne, czyli maranta kryczynowa. No, patrzcie na te liścia. Jaka ona jest gęsta, nawet nie wiem, jakiej wielkości jest ta kwadratowa doniczka. Także jeszcze sobie przejdę z tej strony. Patrzcie na tą marantę. O, wielka jest ta maranta. Jak ja w maranty nie umiem, jeżeli nie są w tunelu foliowym, no to ta maranta wygląda no cudownie po prostu. I już kończąc, dlatego że wszystkie rośliny wam już pokazałem, jakie się znajdują w mojej sypialni, przeniosłem się pod tunel foliowy, dlatego że tutaj mam najlepsze oświetlenie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ten plant wam się spodobał, że rośliny, które mam, jakie uprawiam, tutaj wam się spodobały. Możecie się podzielić oczywiście opiniami w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu do końca. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam was mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!